Jestem Wertes i witajcie w kolejnym odcinku z Subnautica. Słuchajcie, ja sobie tutaj tak chilluję, czekam aż ta aurora wybuchnie tak naprawdę. Wbiłem sobie na save'a, tak sobie siedzę i rozkminiłem, zobaczyłem jedną rzecz. Słuchajcie, patrzcie, tutaj niebo sobie właśnie chmurki, ta planeta leci ciągle w lewo, co nie? Obracam się, ciągle w lewo. Ogólnie tutaj zauważyłem, że mapka się kręci tutaj na górze dookoła. I wcześniej tego nie zauważyłem i to jest głupie, tak jak naprawdę, jak to rozkminiłem, także jeśli nie rozkminiliście tego, to wiedzcie, że to jest głupie, bo to się tylko kręci dookoła. A ta chmura nawet wchodzi w wodę. Ty, jaki bajer. Ej, zobaczcie, faktyko. Nie wiem, jak to widzicie, to napiszcie, ale ja widzę, że ta tutaj chmura wychodzi z wody, chyba że to nie jest chmura, tylko tam jest krater jakiś podwodny. Cześć, nie, tam też z wody wychodzi. Dobra, słuchajcie, kolejny odcinek Subnautica. Jeśli lubicie tą serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Czemu to nie wybucha? Już na pewno minęły 2 godziny w grze, zakładam się. Słuchajcie, poczytam sobie komentarze. Widziałem, że głównie pisaliście mi, żebym skanował wszystko i że w prawym dolnym rogu, jak coś jest do zeskanowania, to się pokazuje taka ikonka. To powiem wam szczerze, że mam monitor ponad 30 cali i tak w sumie nie zwracałem uwagi, co jest w jakimś tam rogu ekranu, także no, ale spokojnie, będę już bardziej na to zwracał uwagę i wiem, że już mam skanować skrzynki, które sobie leżą, nie jakieś tam randomowe części, ale skrzynki, bo tam będą schematy, także dzięki za informację, jeśli o to chodzi, i widziałem, żeby zrobić Seaglide, to potrzebuję mieć dużo takich schematów. Między innymi musimy się tam dostać, czyli sobie tam popłynę. I coś jeszcze, widziałem jakieś komentarze, że na Aurorze będzie coś do tego, także... No to zobaczymy to, ale jak ja tutaj widzę, to nie wybucha nawet, no halo, dobra. W takim razie ja sobie skoczę na dół, może coś tutaj może przyspieszymy, jeśli chodzi o ten wybuch. Mam nadzieję, bo bardzo bym chciał to zobaczyć. Dobra, co mogę? To mogę zeskanować? Nie, to jest pęcherzówka. To już skanowałem. Chcę znaleźć coś, czego nie skanowałem. Chcę tutaj wlecieć. Czemu to? Dobra, czekajcie. Popłynę sobie po powietrze. Halo, wybuchasz ty? Dziadu? Nie? Okej. Okay. O, co my tutaj mamy? Co to spada? Jakaś randomowa część. Co to w ogóle jest? Wow, rozumiem. Dobra. Tam mam nie płynąć. Tam jest chyba gorąco. Chyba, że to aurora wybuchła. Nic tu nie wybuchło. Dobra, czyli tam się nie dostanę. A tak w sumie zastanawiałem się, czy tam mogę wpłynąć, bo wiecie, tam tutaj jakaś woda strzelała w górę, coś tam się generalnie działo. O, faktyko jest ikona taka. Ale też mi tutaj skaner lata, ale nawet jak nie mam skanera wyciągniętego, to tutaj jest taka mała ikonka. Dobra, mamy zeskanowanego łypacza. Także fajnie. Łypacz zeskanowany. Ale bardziej mnie teraz interesują te skrzynki, bo jak mi powiedzieliście, że w tych skrzynkach są różne ciekawe rzeczy, a ja tego nawet nie skanowałem, to jest mi, słuchajcie, trochę źle z tym. Dlatego musimy poskanować wszystko, co możemy. Drifterka! To faktycznie się nazywa drifterka. Dobra. To ja będę normalnie latał. Uwaga, tlenu pozostało na 30 sekund. No dobra, to wypłyńmy. Ale ja chcę zobaczyć ten wybuch, naprawdę, ja nie chcę płynąć, ja nie chcę tego przegapić, jak to wybucha, dlatego ja tutaj sobie siedzę, no nie? Halo, aurora. Rzekomo 2 godziny, tak? W grze już na pewno minęły 2 godziny, a ty nie wybuchasz. Jakieś odliczanie by się przydało, wiecie, żeby ten mój super pomocny system zaczął mówić, aurora, wybuchnie za 10, a wtedy ale super i lecimy. Co to? Aha, to ten. A pisaliście mi, że on atakuje, ten stalker, kiedy mam złom przy sobie. I on, jak widzę, faktycznie się tym złomem tutaj zajmuje. Także w sumie spoko informacja. Będę wiedział właśnie, co robi stalker. Osad soli. To sobie wezmę właśnie, jak mój ekwipunek. Dobra, troszeczkę miejsca tutaj mamy. Dobra, tutaj widzę, jakieś ciekawe rzeczy są. Sobie zaraz tu wpłynę. Czy przypadkiem nie jestem obok aurory jakoś blisko? Co to jest? Jestem blisko. Wait. Ja tu coś widziałem. Ty, kim, czym ty jesteś? Zaczynam się bać trochę, bo to jest coraz większe. To nie jest żaden lewiatan, nie?
Rafał Grzbiet. No dobra, skanujemy. Trochę czasu na to schodzi. Ale skanuję, co to tam pływa? Niżej. Pyk. Rafał Grzbiet lewiatański. Widzę lewiatan, to uciekam. Może ja się nie zbliżam do tej aurory. Jak ma tak wybuchnąć zaraz, tak naprawdę. Jakieś lewiatany też pływają. Ja może się zanurzę niżej. Ogólnie noc się robi. Także to nie jest bardzo fajna rzecz. Bez kitu. Czym bliżej jestem, to tak jakiś taki przyrąbany się ten robi. Przyrąbana muzyczka. Jakby mogę cię skanować? Nie, nie mogę. Dobra, co to jest, bo to fajne jest? Kwarc! O, pisaliście mi, że z kwarcu mogę. O! Ćwiczenia! Spoko, spoko. Mięśnie rosną, jest impreza, nie? No, także też dostawałem od was komentarze, że srebra i ogólnie srebra, złota jest mało. Także fajnie, że taką rzecz tutaj sobie zdobyłem. No nie widzę tych skrzynek, kurde. Wcześniej musiałem gdzieś być w innym miejscu. Ale to luzik, nic się nie stało. Jeśli po prostu będę widział jakąś skrzyneczkę, to już będę wiedział, żeby to zeskanować. Dobra, aurora z tego co widzę nie wybucha. Nie śpieszę się w ogóle, żeby tutaj zrobić jakiś kabum. A szkoda, szkoda, naprawdę. Myślałem, że sobie tutaj poczekam i że fajne rzeczy będą się działy. Ale to niestety klops i czekam w dalszym ciągu. Dobra, czy jest tutaj skrzyneczka jakaś? Albo jak na złość pewnie gdzieś jest, a jej po prostu nie widzę. Co tutaj tak głęboko, że tak zapytam? O, coś było do skanowania. Neonówka! Ono tutaj. Dziękuję. Ciemno tutaj, nie mam latarki. O, jest skrzynia, dobra. Tę skrzynię miałem skanować. Tak? Pyk, 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 pyk. Dobra. I coś mam znalezione. Aha, czyli ja tutaj po prostu mam sobie patrzeć do środka tych skrzyneczek i tutaj ciekawe rzeczy leżą. No dobra, no to fajnie. Dobrze wiedzieć, i to chyba była ta skrzynka, którą minąłem ostatnio. Dawaj ocznik. Dawaj, bo mi powietrza zaczyna brakować. Pałuciek minął. Skubaniec. Dobra, no nic, mówi się trudno. Dawaj, bo tlenu mi brakuje. O, może aurora w nocy wybuchnie, słuchajcie. To by było coś kozackiego. Ale póki co, żadnej informacji, może jak wejdę tutaj do środka. Dobra, wejdźmy sobie, pyk. Okej, czy coś mi się tutaj ciekawego pojawiło? Narzędzia. Flara, przyrząd wynurzeniowy, nóż survivalowy, narzędzie naprawcze. Powiedzmy, pompa powietrzna, rura, gaśnica, płetwy, butla, to już było, zasoby elektronika. Dawaj, wybucha! Oglądamy. Dawaj, dawaj. Może nie umrę. No ładnie. Czemu w nocy? Mniej było widać. Powiem tyle, teraz dopiero się zacznie pewnie chaos w wodzie dziać, nie? Skafander przeciwpromienny. Dziękuję, bo pewnie tutaj teraz promieniowanie jest. Spoko. Dobra, no to mamy wybuch, fajnie. No to czekałem, możemy działać dalej. Dobra, sprzęt. Skafander, włóknista siatka. Okej. Okay. Mogę coś takiego zrobić? Nie. Okej, okay. To generalnie fajnie, nie? No tak. No tak, mogę sobie skafandr zrobić, ale nie mam materiałów do tego. No cóż, no bywa, no. A właśnie, pisaliście mi, że tą szafkę to na wodę się rzuca. Tak po prostu. Pyk. No ona sobie w wodzie teraz jest. No i dobra.
Elegancko. Świetnie. Co tam mamy w naszym schowku, słuchajcie? W schowku. Mogę to po prostu wywalić? Te grzyby, ich jest dużo. Jaja stworzenia. No jaja pisaliście mi, że dopiero mi się przyda, kiedy będę miał bazę swoją, taką inną, normalną, gdzie będę mógł tam rzeczy stawiać. Da się itemy w ogóle jakoś wyrzucać? Tak się zastanawiam. Nie wiem. Ej, bez kitu, jak się itemy wyrzuca? No to mnie w sumie trochę ciekawi. Dobra. Nieważne. Co bym chciał stąd zrobić? Miedziany przewód czy zestaw? Zestaw na razie nie. Ja się tam tym nożem zastanawiam, wiecie? Przód wynurzeniowy to też raczej niezbyt na teraz. To może chodźmy sobie, popłyniemy już tam na miejsce. Czy już się robi dzień powoli, czy jeszcze trochę? Chyba jeszcze trochę. Dobra, gdzie tą skrzyneczkę wrzuciłem? Tutaj, znaczy wiecie. Szafkę, otwórz pojemnik. Pyk. A i co, mogę wrzucić jakieś itemy? No to dobra, no to jajo przede wszystkim. Co to jest? Naturalny filtr wody. Tego nie potrzebuję tak naprawdę. To też wywalimy. Jajo stworzenia też wywalimy. Smar. Nie wiem, czy mi się przyda na moją podróż. Sztabka tytanu. Dobra, sobie tutaj zostawię. Gumę silikonową też, bo w sumie trochę tego mam przy sobie. Srebro zostawię. Dobra, jest full. Jest full. Mam nadzieję, że tej szafki mi stąd nie zawinie. Bo jak mi ktoś zawinie, to będzie mi smutno z tego powodu. Ale wiecie jak jest, nie? Dobra. Muszę płynąć tam. Trochę tak wam powiem, że... No, chciałem zobaczyć jak ta aurora wybucha. Nie chciałem płynąć tam po prostu, że tak powiem, od razu, bo bym po prostu przegapił ten event, że tak powiem. Teraz mogę płynąć, aczkolwiek tak w nocy. Trochę tak... Lipton. O, już się robi dzień z tego co widzę. No i świetnie, dobra, dawać mi dzień, ja sobie tutaj mogę w nocy poglądać co i jak. Kim ty jesteś? Kumpel, muszę cię zeskanować. Gazonat. Dawaj, jak mnie nie atakujesz, to jesteś spoko. Pyk. Gazonat i świetnie. Ten skaner w sumie taka dobra opcja, żeby sobie tak pływać. Ogarniać co i jak. Siebie też możemy skanować, ale wiecie, jak mam tutaj, że tak powiem... na maksa żyćko. Znaczy no, bo gram sobie na swobodzie. To już tak chyba... Chyba nie muszę po prostu... się martwić różnymi rzeczami, żeby skanować siebie właśnie. Mogę sobie skanować wszystko inne. Jak będę grał na przetrwaniu później, to oczywiście trzeba będzie sprawdzać nasz status tutaj. Jak się trzymamy. Jak tam sytuacja. Spoko, po raz pierwszy, słuchajcie, zapuszczamy się w dalekie te obszary, co nie? No zobaczymy, co tam się wyprawia w drugim miejscu. To jest złom. To niech się stalkery bawią złomem, że tak powiem. A, coś mogłem zeskanować. Coś przez chwilę mi wyskoczyło. Ale nie wiem co nawet. Coś? Nic. Dobra. Chodźmy po powietrze. Czekajcie, bo tutaj pływa jakaś rzecz. Wiecie, już tak widziałem jak płynąłem. Czy to jest bezpieczne? Żebym to sprawdził. Aha, to jest ta rura, dobra. No nie rura, ale wiecie, można tam sobie płynąć, wypłynąć gdzieś indziej. Dobra, w którą stronę płynąłem? Tam płynąłem, tak? Dobra, no to płyniemy. Coś ciekawego tutaj jeszcze się znajduje? Jakieś skrzynie, schematy, cokolwiek? Musimy na to zwracać uwagę, ale pewnie znając życie to jest wszystko pochowane, na przykład tutaj. Jak sobie wpłynę, o, coś miałem przez chwilę. Ale mi zniknęła pewnie jakaś ryba. Dziurawiec. Pyk. Ruda miedzi, o mnie. Jajo stworzenia. O, złoża siarki. Słyszałem, jakby gdzieś płynął, no nie? Była piaskowca. A, złoto, ołów.
O, mało życie. O, w mordę. Pójdź na powierzchnię. Szybko. Szybko. Dobra. Przydaje się to jednak. O nie. Prawie się utopiłem. Mając złoto w ekwipunku, nie? To bym miał dopiero przygodę niezłą. Się zapuściłem w jakąś jaskinię, naprawdę. Faktycznie, jaskinie są niebezpieczne, jak się tak wpłynie do nich. Także już rozumiem, o co chodziło. Żeby się nie zapuszczać po jaskiniach. Tytan, dużo tego. Ciekawe, czy to się wszystko odnawia, wiecie? Tak się zastanawiam. Kurde, fajne rzeczy tutaj są. No ale dobra, kurczę, nie mam... Nie mam więcej, że tak powiem, szafek, schowków, a też chcę mieć trochę miejsca, jak dopłynę na miejsce, nie? Bo tam nie wiem, co mnie czeka, tak sobie mogę pozbierać jakieś itemki, jak będę wracał, co nie? To jest w sumie po drugiej stronie Aurory. Ja myślałem, że to będzie dalej, że będę miał nie wiadomo jak daleko, kurczę, do pływania drogi, a tutaj już, prawie na miejscu jestem, a widzę swoją tą ciągle. Okej. Okay. Aurora też sobie tutaj pływa. O, tam musimy się wbić. Tam jest otwarte. Co to za krzaczor? Halo? O, mamy. Mamy, dobra. Szybkie powietrze i się wbijamy. Dobra. Co wy tutaj, koledzy, napsuliście, że tak zapytam? O, tak samo wygląda. O, coś tu mamy. Otwarta kaseta z danymi. Biorę. Kompas. Okej, okay, świetnie. No i dobra, porzucone PDA. Super, mamy dziennik. Mogę wcisnąć tab, żeby tutaj wszystko sprawdzić. Jednak jestem pod wodą i nie chcę tego na razie robić. Czyli co, to tyle? Halo, chcę wypłynąć tędy. Nie, nie wypłynę. Te ryby. A Stalker mnie atakuje. Ty. Halo, nie, nie mam tego. Nie mam chyba złomu przy sobie, że ty mnie atakujesz, co? To dziwny Stalker. Schematy, szkło. O, widzicie, ząb Stalkera i szkło zwykłe potrzebne do tego będzie. Czy to mnie ciągle atakuje, jak gram na swobodzie i mi damage'a nie zdaje? Dziwne, mamy kompas. Dobra. Pink, pik, pink, pik, pik. Dobra, także tutaj sprawdziłem. Wykrywam złoża siarki, to nie. Dobra, baza danych, tutaj są dane. Pobrane dane, ocaleni z Aurory, tak? Pierdzielicie. Dobra, mają jakiś problem ze skuterkiem. Nie dziwi mnie to, nic a nic. O, widzicie, tu jest fragment skutera. Także mamy jeden fragment, potrzebujemy drugi, żeby odblokować sobie schemat do tego, a bardzo by mi się przydał ten, przydałaby się ta druga część. Trzeba będzie szukać, tylko mam w serio nadzieję, że to nie jest na Aurorze, bo to będzie bez sensu. Się będę musiał przebić przez jakieś lewiatańska czy coś. Także wolałbym skuterek tak zdecydowanie no szybciej znaleźć, nie? Byłoby naprawdę miło. Dobra, no to co, to myślę, że chyba musimy wracać do siebie. Chyba, że chcemy lewiatana zobaczyć. Możemy sobie popłynąć tam. Ale okej. Powiem tyle, dobrze wiedzieć, że to było niedaleko. Nie musiałem nie wiadomo jak daleko tutaj pływać. Także wszystko jest git, wszystko jest git. Czy wy się dalej próbujecie? A no rybę próbuję zaciachać, oddawaj mój złom! Czekajcie, coś tutaj mam do skanowania. Nie skanowałem tego wcześniej?
O, samo skanowanie. Czyli jednak muszę sam się skanować. Kurde, no. Już myślałem, że nie potrzebuję. Dobra. Śladowa ilość obcych bakterii. No dobra. Coś mnie tutaj atakuje, że tak powiem. Nie fajnie. Nie fajnie, bo pewnie jakieś będziemy potrzebowali do tego antidotum czy coś. Ale luzik, nie ma co się przyjmować. O, jest skrzyneczka. Dobra, chodźmy tutaj. To mi się przyda. To mi się przyda, dobrze, że to zauważyłem. O, proszę bardzo. Przenośna konsola pojazdów, tak? No i cyk, zeskanowane. A tak to nie mogę nic tam zabrać, nie? No, nie mogę. Tak, coś tutaj jeszcze ciekawego pod zimą znajdę? Oprócz tego, że jest przerąbanie płyt... Znaczy płytko. Głęboko. Płytko. Nie, oprócz tego nic nie będzie. No dobra, musimy polować na skrzyneczki. Więcej skrzyneczek poproszę. To są ciekawe rzeczy. Gdzie znowu płynę? Halo. Tam powinienem płynąć. Za każdym razem... Kurczę, źle się odwracam. Trochę... Jest słaba orientacja w terenie, tym bardziej pod wodą. Bez kitu. Trzeba szukać skrzynek. Bądź innych ciekawych rzeczy. Ciekaw jestem, czy mi tutaj dalej coś się pokaże z fabuły, typu... O, coś się dzieje, słuchaj. Coś się dzieje. Idź gdzieś tam, sprawdź coś tam. Chociaż na radiu właśnie może mi ktoś się nagra i będzie fajnie. Także słuchajcie, zapraszam na radyjko, zapraszam na radyjko. Lubię takie tripy, że można gdzieś popłynąć. To jest w porządku. I skrzyneczki. Czy są jakieś skrzyneczki? Miałem tutaj rzeczy zbierać, jak będę wracał. O! Weź mnie, nie strasz, co? Zeskanowałem go nawet. Nice. No i cyki, mam siarkę. Ha! Co wy na to? Siarkowe świrki? Czy tak was nazwę? A propos świrków? Uff, dobra. Już się bałem, że stąd nie wypłynę. Masakra. Dobra, coś ciekawego tutaj nie ma. Dobra, no to co, no to wracamy. Może akurat coś się na radyjku będzie działo. Może akurat będę miał jakiś materiał do czegoś. Będę musiał sobie dokładniej sprawdzić niektóre rzeczy, które nie wiem skąd wziąć, wiecie? Tu jest takich parę tych. Czy to trzeba coś specjalnego znaleźć, zeskanować? Pyk. Dobra, powierzchnia. Pyk, mogę na to wejść? Ha, nie mogę na to wejść, ale lipa. Okej, okay. To niezły koralowiec. Niewbijalny. To jakiś rów, kanion, cokolwiek. Jakaś skrzyneczka z ciekawymi rzeczami tutaj jest? Pewnie i tak się jakaś była, na nią nie patrzyłem. Ale to nic. Ja sobie tutaj wolę sprawdzić. Na spokojnie, w końcu gramy na swobodzie, nie? Także możemy na chillku podchodzić do niektórych spraw tutaj. Kurde, znowu słyszałem jakiegoś agresora. To pewnie stalker. Podpłynąłbym tam, ale... Skafander by się przydał zdecydowanie. Na Aurorę. Pewnie jakieś super rzeczy na lewiatany, nie wiadomo jakie. Których pewnie nie mam. Ha. Wait. Tu jest skrzyneczka. No, tak myślałem, że mam niedaleko tego. Niedaleko siebie jakieś skrzynki. Dobra, świetnie, to mi się podoba. Tylko, że ona jest pusta. O, coś było. Krzesło obrotowe. Okej. Okay. Skanowanie. Dobra, mamy coś. A, widzicie. Czekajcie, idę po powietrze, bo to jest ciekawe miejsce. Dużo skrzynek, dużo wszystkiego. Mogę się bawić. Dobra.
Chodźmy, czy coś jeszcze tutaj ciekawego znajdziemy? Jakieś drzwi, oczywiście zablokowane. Jakby nie inaczej. To już wyczyszczone. Tutaj coś? Nie no, ej, no chamstwo, kurde. Kiedy wiem co skanować, to nic tu nie ma. Jaki żalik trochę. No nic nie ma, tylko krzesło obrotowe znalazłem tak naprawdę, nie? Kurde, nie wiem, chyba będę chciał oprawić przycisk myszy. Jak zobaczę, że mi coś skanuje postać, to wtedy będę latał za tym. A tu raczej nic takiego nie ma. Co mógłbym sobie zeskanować? O, bryła wapienia. Dobra. Pyk. Coś jeszcze? Coś jeszcze ciekawego znajdziemy tutaj? Tak już niezbyt. O! Fragment pułapki grawitacyjnej. No i kurde. Coś znalazłem. I tylko będziemy potrzebowali drugi fragment, którego nie mamy. Ale to nic. Dobra. Git, że mam parę rzeczy znalezionych. O! Radiolatarnia, czyli taki item, które tutaj nie pasują, a sobie leżą, to warto na nie zwracać uwagę. Wiecie, małe jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, to coś takiego raczej nie. To jest złom po prostu, tak myślałem. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma. Chodźmy z tej aurory już. Chodźmy do siebie, może akurat faktycznie coś tam na radiu się dzieje. Chociaż prawie pół godziny, jak ja myślałem, że nie wiem, z 15 minut maksymalnie. Minęło, god damn it. To trochę na ten wybuch sobie poczekałem jednak, nie? Ale dobra. Chillujemy, chillujemy osobiste, proszę bardzo. Sprzęt, kompas. I widzicie, mamy tutaj już jakiś myk na kompas. Także fajnie, tutaj raczej nowego nie możemy zrobić. Kurczę, zrobiłbym ten nóż, wiecie? Ja zrobię ten nóż. Będę miał nożyk. Tak, jak ktoś się będzie pruł, to pobije. Tylko noże można tutaj robić. No dobra, w fabrykatorach. A jakbym sam sobie skraftował, tak wiecie, połączył dwa itemki ze sobą, to by było... O, radio, jest radio. No. Słyszę. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Tydzień? I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Dobra, czyli ogólnie ktoś tam by chciał się z Aurorą skontaktować, jednak byśmy musieli się tam wbić i im odpowiedzieć, bo tam, no, że tak powiem, nikt nie przeżył. A jak ktoś przeżył jakimś cudem, to i tak nie może nic ciekawego zrobić. Proszę apteczkę, sobie użyję jednej, bo i tak mam chyba kilka, co nie? Pyk, no i proszę bardzo, użyta. Dobra, nóż survivalowy jest. Dobra, schematy, krzesło obrotowe, tytan. To mało potrzebuje w sumie. Jak to takie rzeczy? Jak tam bateryjki ciągle działają? Naładowały się. Pamiętacie, ostatnio coś było tak trochę bardziej rozładowane. Ej, to spoko. Dobra. Skaner, bo zeskanujmy siebie. Czy dalej mówi coś o bakteriach? Infekcja. Świetnie, infekcja, no naprawdę. Marzyłem o infekcji w tej grze. Dobrze, że sobie gram swobodnie, jak widzicie. Ogarniam sobie powoli wszystko, to mnie ta infekcja jakoś zbytnio nie rusza. Dobra, słuchajcie, ja zapisuję grę, będę kończył odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli chcecie mi coś doradzić, co mógłbym zrobić, jak przede wszystkim coś zrobić, to koniecznie piszcie w komentarzach, bo ja sobie przeglądam zawsze przed odcinkiem i wtedy no mniej więcej co nieco tutaj wiem i jest fajnie. Także dzięki za te komentarze. Do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.